Witajcie! Słuchajcie, niesamowite uczucie chodzić na boso po rosie. Koło 6 rano jest. I dzisiaj mamy chyba 14 sierpnia. To są moje ogórki. Tu jest łobianka. I słuchajcie, powiem wam jedną rzecz. Że no w sumie to one jeszcze tutaj są, ale zaraz zobaczymy, czy coś tutaj większego się trafi, a na pewno się trafi, tylko trzeba po prostu poszukać. Ale zobaczcie, one jak są uschnięte, to są uschnięte, bo po prostu liście giną, ale tutaj nie ma żadnych takich rażących choróbsk różnego rodzaju dziadostwa. A powiem wam dlaczego. I to jest, mało tego, nic, absolutnie nic nie pryskane. Bo wiecie, że ja tu jestem rolnik ekologiczny i tutaj żadne takie opryski w moim przypadku w grę nie wchodzą. To nawet nie ma co dyskutować, bo przecież ja bym w życiu tego nie zastosował. I słuchajcie, i są ogórki. A dlaczego? Ano dlatego, że ja tu, słuchajcie, poczytałem, posłuchałem mądrych ludzi, co zrobić. O, i Kiciuś przyszedł. Kiciuś, chodź, Kiciuś, chodź. To taki jesteś tego, co? Ogórka chcesz? Nie chcesz ogórka, no widzisz, myszy ci nie złapię, sam są już złapać. Ale co wam powiem, to zobaczcie te ciemne liście. Ogórki są, patrzcie, kwitnie wszystko, widzicie? Tu się naprawdę dzieją wspaniałe rzeczy. A dlaczego tak się dzieją? Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, to wam powiem. Tu wszędzie w okolicy, słuchajcie, to już dawno ludzie mają po ogórkach, a ja je cały czas mam. I to zbieram je co drugi dzień, po takim koszyczku, a czasami troszkę więcej niż koszyczek. No mówię, tutaj to się, te takie uschnięte liście, po prostu to nie ma na co na to zwracać uwagi. No ale zobaczcie, tu wam pokażę, patrzcie, no ogóreczków jest mnóstwo. Ja ich dzisiaj teraz, tych małych, nie będę zbierał, bo ja poczekam. Pojutrze będą. To sobie je jeszcze dorwę. O, a tutaj baniak jaki, patrzcie. Zgubiłem go. I wiecie co, no nie wiem, dobra, niech idzie. O, tutaj na przykład jak się takie bańkowate robią, to ja je zrywam też od razu, bo z nich praktycznie oczy takie też się zdarzają, ale nie będę zrywał, znaczy nie będę ich zostawiał, chciałem powiedzieć, dlatego że no one po prostu już będą tylko w kulkę rosły, a nie w ten, a nie w ogórka jak trzeba. Nie będziemy się tutaj z nimi bawić w zostawianie takowych dziwolągów. A zawsze to będzie, słuchajcie, coś tam smacznego. I to się wszystko, że tak powiem, przetrąci. O! Także widzicie, no patrzcie, i nowe kwiaty cały czas, nowe zawiązki ogórków. No stop, tutaj jest w tych ogórkach życie. A sprawa jest naprawdę banalnie prosta. I tam chcecie chemiczne, to tam se pryskajcie, jak ktoś tam chce. Nie wiem, kombinujcie jakieś tam inne
rzeczy, a ja będę robił po swojemu, ekologicznie, bez oprysków. No dobra, zobaczcie, tu widzicie jakieś takie słabiutkie te ogóreczki, coś tutaj się wydarzyło, nie wiem, ogólnie rzecz biorąc, to jest pierwsza taka moja uprawa, która miała zaznaczyć charakter ekologiczny, taki absolutnie, wyłącznie na zasadzie symbiozy roślin. No nie znajdziecie tutaj żadnej innej rośliny między tymi ogórkami, ale ja znajdę. To wam podpowiedziałem. Teraz tylko słuchajcie, słuchać mądrych ludzi, którzy wiedzą. I niczym, słuchajcie, niczym niepryskane. A wiecie, jak smakują ogórki takie pyszne, niepryskane? Się nie da porównać. Dzieci mogą na surowo jeść. Prosto z krzaka. Tak jak ja byłem dzieckiem, to siadałem, słuchajcie, jako kilkuletni chłopiec między takimi krzaczkami i siedziałem sobie, dopóki nie zjadłem wszystkiego dookoła. A jak zjadłem, to się przesiadałem. No patrzcie, takie są ogórki. I tutaj widzicie jeszcze tego byka. I to wszystko jest, słuchajcie, połowa sierpnia. Ile tutaj tych krzaków jest? No ledwie garstka. Trzeba to jeszcze dobrze przeszukać. Jak ominę jakiegoś ogórka, to najwyżej będzie większy. No to tam przecież się nic nie będzie działo. Powiem wam, że sam jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co tutaj się dzieje. Bo rzecz po prostu jest tak banalnie prosta, że głowa boli. A ja do tej pory, jak sadziłem, przepraszam, siałem, no miałem podobnie jak wy, że te ogórki były chwileczkę. Zaraz to wszystko trafiła jakaś zaraza. I było praktycznie po ogórkach. A przecież nigdzie nie jest napisane, że ogórki mają być krótko, bo je zaraz coś musi zjeść, prawda? No takie jeszcze zostawię, to będą pojutrze, to będą większe. Zawsze gdzieś jakiś zostanie i potem urośnie taki byk. Ale one też czy do kanapki, czy coś. No chyba będzie, nie? Bo już nie widzę więcej, ale to tam nie patrzcie na to, że ja nie widzę. Bo ślepy jestem. No takie te kulki to wiadomo, trzeba zawsze zabierać, bo z nich nie będzie już nic lepszego. No i co jeszcze trzeba się przyjrzeć? Może gdzieś coś człowiek przeoczył? Popatrzcie, tutaj jest pełno kwiatów ogórkowych. Tu jeszcze
Trzeba po prostu się przyjrzeć chwilkę, nie spieszyć się, cieszyć się tym. I tak jest fajnie, słuchajcie. I tak jest właśnie fantastico. Zobaczcie, kwiatki, kwiatki. Tu wszędzie cały czas jeszcze są ogórki i one nie mają zamiaru, słuchajcie, się skończyć. Kwiatki, widzicie? Tu jeszcze jest jakaś kulka. To zostawimy. O, tu jest jeszcze jakiś taki fajniejszy. A zbieram te małe, bo one do kiszenia przecież są superaśne, nie? Niby te, słuchajcie, jak tak patrzeć na te ogórki, to one nie wyglądają już na super świeże. I zobaczcie, jaki to jest kawałeczek. Tutaj mi nic nie wzeszło na przykład w ogóle. Tam było ziarno uszkodzone i ten krzak wygląda jak wygląda. Bo to od razu widać, czy ziarno było uszkodzone, czy nie. I ten, bo ogólnie, zobaczcie, tu jest pełno kwiatów wszędzie. Patrzcie, pełno kwiatów. O, tu jeszcze jest jeden taki fajny. Patrzcie tu, pełno kwiatów. To samo. Tam pod spodem, nie wiem, czy to widzicie pod liściami. I to, słuchajcie, wszystko, mało tego, że ja tutaj niczym nie pryskałem. Ale ja tego nawet nie podlewam. Tego też weźmiemy, fajny będzie do kiszenia. Patrzcie, kwiatki. Tam są kwiatki, no po prostu życie tutaj idzie pełną parą. No to pojutrze to już widzę w tej chwili, że też tutaj będzie trochę tych ogórków. O, tego też, chociaż ten jest jeszcze za mały. Wszystko już? Chyba. Jest troszeczkę, słuchajcie, takich pożółtych, pożółkłych i tak dalej, no ale poczekajcie, no. Mamy połowę sierpnia, patrzcie. Tu jest 2-3 kilo ogórków. Z takiego kawałka. Bez podlewania, bez pryskania, bez żadnej chemii. Po prostu czysta, absolutnie czyściutka ekologia. No, ten, kto tam pryskał, no to pryskał, ale czy ma ogórki do teraz, tak jak ja? Nie wiem. Tego też weźmiemy, bo on się już zaczyna skręcać. To nie będzie z niego za dużego takiego fajnego pożytku. No i tyle, słuchajcie. Chyba wystarczy, co? Zobaczcie, taki kawałeczek. Zobaczcie, jak one wyglądają. One już są i powysychane, i gdzieś tam same łodygi, ale ciągle nowe odrosty. Zobaczcie, słuchajcie, na ten pęd, jak on pięknie wygląda. Widzicie? Wszystko w kwiatach. Tam wszystko w kwiatach, wszystko w kwiatach. Nic nie podlewam, niczym nie pryskałem.
i rośnie. No, tak wyglądają, słuchajcie, dzisiejsze moje zbiory ogórka. Tak wyglądają te ogórki od samego początku sezonu do teraz. Z takiego kawałeczka co drugi dzień tyle ogórków. Na początku oczywiście było trochę więcej, kiedy one wybuchły nagle wszystkie razem. Ale potem już jak to zaczęło się tak uspokajać, to tak wygląda co drugi dzień zbiór ogórków. Na własne potrzeby, słuchajcie, jest to bardzo duża ilość, bo powiem Wam, że w tej chwili ja już mam około 70 słoików. I wygląda na to, że to jeszcze długo, długo końca nie będzie. I bardzo dobrze. Ale nauczyłem się jednej rzeczy w tym momencie, jeśli chodzi o ogórki. Przede wszystkim wiem, jak to zrobić. I pójdzie to teraz pełną parą na trochę większym areale. Te wezmę też, bo jak się skręcają, to one już takie będą poskręcane coraz bardziej. No, to tyle z dzisiejszego ogórkowego filmu. Bardzo jestem zadowolony, słuchajcie, z tego zbioru. Naprawdę, po pierwsze, smaczne, bardzo pyszne te ogórki są. No i po drugie, naprawdę przy nich nie ma żadnej roboty. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!